Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie z Warszawy, z parafii Świętej Trójcy. W dzień 25 marca 2021 roku jest to dzień zwiastowania Marii Pannie. Zwiastowanie narodzin Jezusa. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do Nazaretu, miasta w Galilei, do panny imieniem Maria, zaślubionej Józefowi z rodu Dawida. Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: bądź pozdrowiona, obdarowana łaską. Pan z tobą. Zatrwożyły ją te słowa i zastanawiała się, co mogły znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Na to Maria odpowiedziała: oto ja, służebnica Pana, niech mi się stanie według Twojego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Drodzy, dzisiaj przeżywamy takie mało znane święto w Kościele Luterańskim. Święto zwiastowania narodzin Pana Jezusa. Święto zwiastowania Marii Pannie. Może dlatego, że my jako protestanci, jako luteranie w pewien sposób krytycznie podchodzimy do kultu Marii i z pewną obawą się do niej odnosimy. Ale nie zapominajmy, że jest to postać biblijna i bardzo istotna dla historii zbawienia i dla narracji o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Dzisiaj przeżywamy moment, kiedy brakuje nam 9 miesięcy do Bożego Narodzenia. Rodzi się nowe życie, przyszedł w końcu marzec, nastaje wiosna, pomalutku zmienia się pogoda na coraz cieplejszą. I ten czas związany z 25 marca przypomina nam o zbliżającym się święcie Wielkanocy, a także o zbliżających się narodzinach naszego Pana Jezusa Chrystusa, które będziemy świętować za 9 miesięcy. Maria jest postacią, jak dla mnie, fascynującą. Wykazała ogromną odwagę i męstwo. Poruszona zwiastowaniem anioła, który mówił jej o tym, że oto porodzi syna i on będzie zbawicielem świata, w tamtych warunkach mogła zostać albo wykluczona przez najbliższych, mogła zostać wyśmiana za to, co ją spotkało, mogła zostać sponiewierana, dlatego że przecież nie ma męża, a urodzi wkrótce syna. Jak dla mnie obraz Marii, który mamy w Piśmie Świętym, jest diametralnie różny od tego, jaki doświadczamy w chrześcijaństwie dzisiaj. Zobaczcie, jaką ogromną odwagą wykazała się i męstwem. Odpowiedziała krótko: oto ja, służebnica Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Wydaje mi się, że jednym z takich ludzi, którzy zauważyli Marię i jej ogromne męstwo i odwagę zwiastowania tych słów, no bo ona przyjmuje słowo Boga, przyjmuje dosłownie słowo, które staje się ciałem, wydaje go na świat i w ten sposób niejako zwiastuje nam dzisiaj słowo Boże. Zauważył to nie kto inny jak Leonardo da Vinci. On w swoim obrazie Zwiastowanie Marii Pannie ukazał Marię, młodą kobietę, bardzo piękną młodą kobietę, która jest pogrążona w lekturze Pisma Świętego. Siedzi przy ołtarzu, a na ołtarzu jest położona mównica. Tak jakby Leonardo da Vinci chciał nam powiedzieć, oto Maria jest tą, która zwiastuje słowo, które do niej dociera. Tak jakby ona była tym pierwszym apostołem, który zwiastuje, wydaje słowo, które dociera do nas, do ludzi. Oto słowo staje się ciałem i zamieszkuje wśród nas. Będziemy o tym sobie przypominali już za 9 miesięcy. Tymczasem teraz skupiamy się na wspaniałym święcie, jakim jest właśnie zwiastowanie Marii Pannie. Zastanówmy się nad postacią Marii i zastanówmy się, jakie ona ma znaczenie dla naszego zwiastowania dzisiaj w Kościele Luterańskim. Amen. Pomódlmy się. Drogi nasz Panie i Boże, pobłogosław to słowo, aby i w nas wydawało owoc. Dziękujemy Ci za przykład Marii z Nazaretu, która została obdarowana łaską.
która swoim życiem pokazuje prawdziwe męstwo, odwagę przekazywania Twego słowa światu. Amen. Zostańcie z Bogiem.